Cześć, witamy w 10. jubileuszowym odcinku Winnych Odsłuchu. Trochę zmieniła nam się ekipa w międzyczasie, kiedy nie nagrywaliśmy. Nazywajmy rzeczy po imieniu, zrobiliśmy rewolucję. No, ekipa się zmieniła, bo po prostu takie nastąpiły potrzeby. Jak zwykle jest z nami Anka z piekielnej strony popkultury. Cześć. I tak jak w zeszłym tygodniu, tylko 2 tygodnie temu jest z nami Krzysiek z Przemyśleń Maniaka. Tak jest, cześć. I do stałej ekipy dołączał Maciek z kanału Watching Closely. Woo! I dzień dobry wszystkim. Z Wrocławia pozdrawiam. Tak, więc Toruń nagrywa z Wrocławiem. Mamy pewien precedens. Maciek już nagrywał. No a ja jestem Przemek. I pogadamy sobie dzisiaj o serialu i filmie? Tak, o serialu i filmie. A może zacznijmy od serialu, bo jak mam się wkurzać, to wolę to zrobić na początku. Okej. No tak, pogadamy sobie o Roiście, wspaniałym polskim serialu produkcji Showmaxa. Maciek, ty nie oglądałeś, czy zdążyłeś obejrzeć? Oglądałem tylko prolog i pierwszy odcinek. No to przynajmniej będziesz wiedział, o co chodzi. Tak, czyli mamy nie spoilować. Nie możecie spoilować, ja seriali raczej nie oglądam z definicji. Okay. Nie chcę mi się tracić na to nigdy czasu, więc możecie spoilować. Ja tylko powiem jedno, że prolog był okropnie fatalny, pierwszy odcinek był ciekawy, a od tego momentu możecie iść dalej sami. Puszczasz nas w las. Las to jest dobre słowo w ogóle. Las to jest bardzo dobre słowo. Ktoś chce zacząć, ktoś ma jakieś inteligentne wnioski na temat tego serialu? Czy ja mogę? Znaczy, zacznijmy może bezspoilerowo, nie? Czy ja mogę? Błagam. Ja nie sądziłam, że dojdzie do sytuacji, w której Dawid Ogrodnik nie podoła roli. W sensie, że rola będzie tak źle napisana, że nie uratuje tego nawet Ogrodnik. Nie sądziłam, że dożyję takiego momentu. Koniec mojego wywodu. Znaczy, Aniu, bo trochę się pośpieszyłaś, biorąc pod uwagę, że on nie podołał roli w ostatnim odcinku, a we wszystkich innych odcinkach bardzo ładnie jej podołał. Powiedzmy. Więc lećmy od początku. Dobrze, no mamy historię, która jest wielowątkowa i właściwie to nie wiadomo, o co chodzi. Bo z jednej strony chodzi o morderstwo, samobójstwo, z drugiej strony mamy jeszcze jakiś taki wątek kryminalny, tak to nazwijmy. No generalnie jest to strasznie mroczne. Właściwie po obejrzeniu prologu i pierwszego odcinka, tak jak ty, Maciek, to oglądałeś, to ja nie wiedziałam w sumie, co będzie dalej. Miałam takie wow, fajne, ale nie wiem, co będzie dalej. A prolog nie był okropny, mi się podobał. No prolog był straszliwy przecież. Boże, był przecież straszliwy, tak źle zagrany, w ogóle jakiś taki przerysowany totalnie. I tak kontrastowy w stosunku do pierwszego odcinka, że no nie mogłem tego przeżyć. No ale okej. Ty oglądałeś prolog najpierw czy potem? Prolog obejrzałem najpierw. No prolog to się... Właśnie... Nie ogląda się prologu przed serialem? Nie, myśmy tak. Najpierw obejrzeli pierwszy odcinek i dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam jest prolog. No ja tak samo mówię. I szczerze mówiąc, kiedy oglądaliśmy go po tym pierwszym odcinku, on był właśnie świetny, bo on... Tak jak ten pierwszy odcinek mi się bardzo mocno skojarzył z paktem HBO. Ja tak mocno kręciłem nosem, zastanawiałem się, ale co mi ten serial da poza tym, że to będzie pakt w PRL-u. I prolog mnie właśnie przekonał, że to będzie coś innego i pokazał mi znacznie bardziej klimat, w którą stronę to miało iść. Poza tym mi się strasznie podobało wykonanie Moniki Brodki tej piosenki. Bardzo fajna była, bardzo dobrze wykonana. Mi się podobało. I to co Maciek mówił, że on jest taki trochę przerysowany ten prolog, ale on... Mi się wydaje, że to jest właśnie taki zabieg celowy i on troszeczkę wprowadza do tego świata takiej groteski i fajnie przełamuje ten mrok właśnie z głównego serialu, więc to mi się bardzo podobało. Tak, to był ciekawy zabieg. Dobra, bo zaczęliśmy mówić o naszych wrażeniach, a nie opisaliśmy właściwie, co się dzieje w tym serialu. Czyli mamy... To ciężko powiedzieć. Ale spróbujmy. Mamy dwóch głównych bohaterów. Jeden stary wyga, dziennikarz, który się nazywa... Andrzej Seweryn go gra. Tak, Andrzej Seweryn go gra. On się nazywa Witold Wanycz. Do redakcji też przychodzi nowy nabytek, Piotr Zarzycki, którego gra Dawid Ogrodnik. Nadzieja polskiego aktorstwa. Nadzieja polskiego kina, tak, też tak uważam. Bardzo uzdolniony aktor.
Ja go nie poznałam w tych okularach. Miałam z tym problem. Znaczy tam w ogóle kiedyś wyszło takie pierwsze zdjęcie, nie? I ktoś się śmiał, że oni wyglądają trochę jak Dumbledore i Harry Potter po przecie. Okej, okay, to ma sens. W każdym razie, no on tam przychodzi, oczywiście jest młody i idealistyczny. Z kolei pan Severin gra tutaj takiego już zblazowanego dziennikarza. Mm-hmm. No i jest morderstwo. Ginie czołowy działacz partyjny z prostytutką. Tak, i nie wiadomo, kto zabił. Nie wiadomo, kto zabił. Czyli mamy taką typową historię... kryminalną. Tak, kryminalną. Właściwie bardzo szybko wiadomo, kto zabił. Przynajmniej prokuratura twierdzi, że wie, kto zabił. Tak. Znaczy, to jest znowu taki mechanizm PRL-owski pod tytułem szukamy kozła ofiarnego, byle tylko nie drążyć i nie robić sobie syfu, bo trzeba to wszystko ładnie zamieść pod dywan. No, szczególnie, że został zamordowany działacz partyjny, tak, więc tym szybciej trzeba rozwiązać sprawę. Trzeba szybko nie drążyć, w ogóle zamknąć tą sprawę, im szybciej, tym lepiej i tak to właśnie się odbywa. Zwłaszcza, że ta sprawa może się położyć cieniem na jego reputacji też. Mm, tak. To nie tylko na jego reputacji, ale też redakcja jest dość mocno zagrożona, bo nawet później jak tam ogrodnik podejmuje pewne działania, to on jest mocno stopowany, żeby tego jednak nie robił. Znaczy, no tak, no właśnie. No, wszyscy jakby działają, żeby to wszystko zatuszować. Tak, no ale ogrodnik podejmuje działania, dlatego że bardzo szybko dochodzą do wniosku, że ten, który został oskarżony, jest niewinnym człowiekiem. Jest niewinny. No i młody idealista Dawid Ogrodnik zaczyna prowadzić swoje śledztwo w sprawie rozwiązania tej sprawy. I w sumie na tym można poprzestać, bo to, co tam się dalej dzieje, to już są cudawianki. Ja natomiast chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo ten serial ma tonę klimatu. Przynajmniej przez 4 odcinki. Ja myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej nakręconych polskich seriali. Jest bardzo ładnie nakręcony. Tak, zdjęcia są rzeczywiście bardzo dobre i charakteryzacja i w ogóle scenografia, to wszystko jest bardzo dobrze oddane. To oddaje klimat epoki. Nawet te takie małe scenki, które gdzieś się tam pobocznie dzieją, na przykład ta scena w Peweksie, czy jakieś takie te takie smaczki, nie? Czy mieszkanie, czy gdzieś tam ten adapter, czy te wiersze, które... To radio tak, to co w radiu się pojawia. Telewizji pokazują, tak. Także zadbano o takie bardzo drobne szczegóły. To tak, fajne. To nie jest zrobione pobieżnie i rzeczywiście ten klimat epoki jest oddany w 100%. Natomiast to, co mnie bardzo raziło, to szczególnie przy końcowych odcinkach dialogi i to, że ten scenariusz się bardzo mocno sypał. A reżysersko było okej, bo ci aktorzy robili to, co do nich należało. To, że mieli słabo napisaną postać i słabo napisane dialogi, to już jest inna kwestia. Jakby, no, z pustego i Salomon nie daje. Mam trochę takie wrażenie, że ten serial to jest takie... To jest taka sinusoida. To jest takie obiecywanie troszeczkę więcej, może przez ten klimat właśnie mroczny i tak dalej, ale gdzieś tam pod tym wszystkim tak naprawdę ukrywa się prosta historia kryminalna, którą... Bardzo prosta historia kryminalna, którą jakby każdy, kto trochę, nie wiem, obejrzał, przeczytał kryminałów, gdzieś tam ją szybko odczyta. O, ja miałem właśnie wniosek po obejrzeniu tego ostatniego odcinka, że ten serial obiecywał mi właśnie taki mniej więcej pakt, a dostałem W11. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Niestety. Bo to jest taka intryga na właśnie poziomie... To znaczy... Twórcy wszystko robią, żeby to zakręcić, dają jakieś wątki i tak dalej, mylne tropy i tak dalej, ale to wszystko ma proste bardzo rozwiązanie. Ja właśnie jak oglądałem ten serial, to ten pierwszy odcinek mnie tak średnio porwał, ale oglądałem dalej i potem było bardzo dobrze. Przez chyba 3 odcinki było tak, że... Przez 2-3 odcinki było tak, że wow. Do 4 odcinka było świetnie i ja miałem takie, że wow, te sprawy, bo tam są 3 różne rzeczy, które oni sprawdzają. I ja miałem takie, że te sprawy się prawie w ogóle ze sobą nie łączą, ale to będzie zajebiste, jak to wszystko się sklei. To się sklei. I miałem takie, miałem gdzieś tam z tyłu głowy takie, a może oni nie wiedzą, co robią, ale cała reszta tego serialu była tak doskonała, że stwierdziłem, że nie, to po prostu to ten głupi głosik w mojej głowie, który jest zbyt wielkim pesymistą i na pewno wiedzą, co robią. No nie. No i na koniec się okazało, że nie. Znaczy, dla mnie było dużym rozczarowaniem to, że mieli naprawdę świetną plejadę aktorską, która tam grała. Ja miałam w ogóle wrażenie, że Franceschi to miał chyba tylko sprzedać ten serial, bo on się pojawia w 3 scenach albo 4. O Jezus, możemy ponarzekać na Franceschi. Znaczy, on w tym ostatnim odcinku on mówi, jakby był po udarze. Ja nie wiem, co tam zaszło. Dokładnie tak jak w prologu. Ale on już jest stary, ja rozumiem, tylko że...
taką miał nutkę troszeczkę głosu, rzeczywiście troszeczkę... Poudarowego? Nie, taką troszeczkę zniedołężniałą, może bym powiedział. To znaczy, mi się wydaje, że to jest wiek, że po prostu wiek, Franceski tak. Już po prostu ma swoje lata i no on już nie będzie mówił głosem takim, wiesz, płynnym. Natomiast mi się strasznie podobała relacja Franceskiego z Sewerynem. Ona była świetna. W tych kilku scenach zarysowana bardzo w prostych żołnierskich słowach, wszystko... Nawet nie powiedziane wprost, tak? Tylko zarysowane i było wiadomo, o co chodzi. I to było świetnie zrobione, bo pokazali, że nie trzeba wszystkiego widzowi wyjaśniać, tylko wystarczy to w kilku prostych scenach rozrysować i właściwie wiadomo, o co chodzi. Natomiast tak, w tym ostatnim odcinku rzeczywiście Franceski mówił strasznie topornie i ja trochę nie wiedziałam, co tam zaszło, zwłaszcza, że ta scena była bardzo w jego stylu. Ale mam wrażenie, że nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Franceski chyba rzeczywiście miał jakieś ostatnio kłopoty ze zdrowiem, więc może. Aha, to, i po prostu w trakcie produkcji. A, to ja nie wiedziałam. To nie wiedziałam. To możemy wybaczyć Franceskiemu w sumie. Znaczy, nie no, może. Franceski tak był zajebisty, umówmy się. Ja szczerze mówiąc, ja nie mam jakoś specjalnie jemu za złe, że grał jak grał. Szczególnie, że ja tego jakoś specjalnie nie zauważyłem. Ja mam większy problem z tym serialem, bo kiedy wrzucasz postać na może 4 sceny w trakcie całego trwania tego serialu, ogólnie. Maciek, jak obejrzałeś prolog, to i tak zobaczyłeś najwięcej Franceskiego z tego serialu. Tak, więcej go nie będzie. Znaczy będzie, ale mało. No, tam jest, są ze 3 sceny z nim jeszcze i wszystkie takie bardzo króciutkie. No, nieważne teraz, dwie już albo nie 3 pamiętam. Są. No. A po prostu to, że ten serial jest reklamowany właściwie tylko i wyłącznie jego twarzą. Gdzie tylko nie spojrzę na Roysta, to jest Franceski. To jest... No to jest sprytny zabieg marketingowy. Ale dziwi mnie to, bo ma... Przecież główną rolę gra Seweryn i drugą główną rolę męską gra Ogrodnik. To są nazwiska, które szczególnie po zeszłorocznej Gdyni są w stanie sprzedać serial. Pewnie, no, że tak. Come on, jeżeli mamy Ogrodnika, który zagrał w Ostatniej Rodzinie i mamy Ogrodnika, który zagrał w Cichej Nocy, no to kurde, to jest nazwisko, które może sprzedać. No tak samo Seweryn. No dokładnie. Seweryn też, zdaje się, grał w Ostatniej Rodzinie. W Ostatniej Rodzinie oni właśnie tam razem grali i tutaj jakby powracają do siebie. Oni mają świetną chemię ze sobą. Bardzo fajnie ci aktorzy ze sobą grają. W ogóle podobała mi się tak jakby kreacja tych postaci na zasadzie takich trochę przeciwieństw. No Harry Potter i Dumbledore. Tak, ale chodzi o to, że jakby Ogrodnik jest takim dziennikarzem początkującym, idealistycznym, który się tam w to bagno tego miasteczka powoli gdzieś tam zagłębia i jest demoralizowany przez nie. Natomiast Seweryn jest jakby taką postacią, która już tę demoralizację przeszła, jest taki zblazowany właśnie. Znaczy, Sewerynowi jest już trochę wszystko jedno. To bardzo widać, że on już ma dosyć. On już swoje ideały spełnił, on już swoją misję spełnił. Już zrobił to, co miał zrobić. On chce wyjechać z tego miasta i jak najszybciej o wszystkim zapomnieć, co tu się wydarzyło. Chce się po prostu od tego odciąć. I jakby stawiając w kontraście Ogrodnika, który przyjeżdża z Krakowa do miasta, które Bóg jeden raczy wiedzieć, gdzie jest, to mamy tutaj świetne jakby powtórzenie też historii tego dziennikarza, bo zakładam, że historia Zarzyckiego, tak? On się nazywa Zarzycki, czy jak ona? Z jakoś. Ten młody, tak? No, Zarzycki. Tak, Zarzycki. Historia Zarzyckiego, mam wrażenie, że jest przeniesiona w skali 1:1 historią... Właśnie, o to mi chodziło, no. Że jakby oni zrobili powtórzenie i świetnie im to wyszło, bo ten kontrast widać. I to jest w ogóle rewelacyjne zestawienie postaci. Ja jakby szanuję. Natomiast nie szanuję tego, co tam się zadziało na dalszym planie, bo... I, Boże, jak ona się nazywa, ta ruda aktorka? Zofia Wichłacz. Zostaw mi Zofię Wichłacz, w ogóle nie poruszajmy tego tematu, bo ja się wkurzę. Nie, poruszajmy, bo ja się chcę wkurzyć. Znaczy tak, ja mam w ogóle problem z tym serialem taki, że tam są strasznie źle napisane postaci kobiece. Tak. Tam są strasznie, one są albo prostytutkami, albo są narzekającymi wiecznie żonami w ciąży. Albo nie mają charakteru. Albo nie mają charakteru i jedyna właściwie postać, która gdzieś tam jest silniejsza i chce się wyrwać na wolność i tak dalej, jest przedstawiona jako czarny charakter troszeczkę. Więc to nie. A czy tylko ja mam wrażenie, że mi tam zabrakło Agaty Kuleszy? Nie, szczerze mówiąc, jak ona by miała grać ten scenariusz, to nie, mi jej nie zabrakło. Znaczy, też, szczęśliwa ona, ale myślę, że mogłaby sporo zrobić w tym filmie. Mogłaby zrobić, ale to też musiałby ktoś mieć pomysł na jej postać, a tutaj na kobiety pomysłu nie było właśnie. No właśnie... Zresztą ty powiedziałeś, że kobiety są albo prostytutkami, albo narzekającymi żonami. Jedyną...
No ta prostytutka jedyną miała największe jaja. Jedyną kobietą w całym tym filmie to była ta blond włosa prostytutka. Ona miała największe jaja z nich wszystkich. Miała największe jaja, ale też ją gdzieś na dalszy plan odłożyli. Tak, no tak, zalodówkowali ją praktycznie natychmiast. Tak, w pierwszym odcinku się pojawia, później w przedostatnim chyba, tak? W ostatnim chyba. Nie, przedostatnim, w ostatnim. Znaczy, w ogóle mam problem z... Kto pisał scenariusz tam? Bo ja nawet ona się jeszcze pojawia, ta prostytutka? Przepraszam, zaraz zadam pytanie, bo... W pierwszym odcinku tak. Ona ginie, czy nie? Nie, ona nie, ona ginie. Ona nie ginie. Zraniona. Maciek, you know nothing. Też byłem przekonany, że walnęła mózgiem w szybę. Te szkło w mózg, to nie ginie. Aha, no to ciekawa logika serialowa. No ona jest niezniszczalna. No to mówię ci, to Terminator, nie? Wśród prostytutek. Ale to jest ciekawe, bo ja po obejrzeniu pierwszego odcinka miałem takie samo wrażenie i to było jakby taka moje też przewidywanie co do tego serialu, że on będzie bardzo zdominowany przez facetów i że te kobiety na tym ekranie są słabo napisane i nieciekawe. I rzeczywiście tylko Agnieszka Żulewska w jakiś sposób tam się wybijała. No i z tego co mówicie, to właśnie tak było. Znaczy, ja w ogóle mam straszny przysłowiowy ból o Zofię Wichłacz. Mm-hmm. Ja nie trawię tej aktorki. Jezus, jak ja jej nie lubię. Ja też jej nie trawię i ja w ogóle jestem zdziwiony, bo bardzo dużo osób ją lubi. Jak gdzieś widziałem zestawienie kogoś... Ona jest nijaka! Ona jest strasznie nijaka. Ona zawsze gra tak samo. Ona gra takim, jakby trochę się pieściła, mówi zawsze. Aha. Ona w ogóle jest taka, ojej. Tak. Ona ty jesteś... odkąd zagrała w Mieście 44... Nie widziałam tego filmu. To zawsze gra Miasto 44. Zawsze, a to był jej debiut i zawsze gra to samo. Maciek, czy to jest ten zły film, którego nie można oglądać, czy to jest ten lepszy film, bo już nie pamiętam. To jest dobry film, ale Zofia Wichłacz była w nim dobra, bo film jakby podchodził pod to, w jaki sposób, jakim stylem ona gra, ale niestety potem ona zaczęła grać dokładnie to samo i to samo gra w Zgodzie i to samo gra w Powidokach i prawdopodobnie tutaj też. W Amoku, tak. W Amoku ona rzeczywiście też była taką mimozą. Mhm. No, tylko w Amoku to akurat się broniło w miarę, bo tam te inne postacie były gorzej napisane. Ale to było właśnie, tak napisane. Jak mówisz, to było uzasadnione. Mhm. Ja mam w ogóle dziwne takie poczucie, ja czytam dużo opinii i spotkałem się nawet z takim zestawieniem, gdzie ktoś kładzie Zofię Wichłacz koło takich dobrych aktorek jak Stenka albo Kulesza i to jest dla mnie dziwne, kuriozum. Zofia Wichłacz jest uznawana przez bardzo wielu krytyków w Polsce za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia, tylko że po pierwsze ona już nie jest za bardzo aktorką młodego pokolenia, bo zagra już w setce filmów i seriali, a po drugie, no szczerze powiedziawszy, ten jej talent ogranicza się do właśnie tego, że ma smutną minę i jest zmęczona. Tak. I ona tak. gra takiego trochę skrzywdzonego szczeniaka zawsze. Mhm. I ona gra zawsze tego wampira emocjonalnego też, więc no to... Troszeczkę tak. Mhm. Nie wiem, czy to jest takie ciekawe jeszcze wciąż. No, jak nie dostanie jakiejś... Może powinna dostać jakąś rolę w komedii romantycznej. Wtedy by było wiadomo, czy jest cokolwiek jest w stanie zagrać cokolwiek, gdzie trzeba się uśmiechać. Ja strasznie... Drażni mnie jej wyraz twarzy. Ja wiem, że to jest bardzo nieprofesjonalne. Bardzo, bardzo merytoryczny argument. Ja wiem, to jest kuriozum, ale... Ale nie, przepraszam, co cię drażni? Bo ona nie ma wyrazu twarzy. Właśnie to mnie drażni. Ja nie wiem, jak można... Ja rozumiem, że jeżeli ktoś idzie na aktorstwo, to ma też coś więcej poza wyglądem. Jasne, nikt nie ocenia nikogo po wyglądzie. Natomiast ona ma takie małe oczka, które po prostu cały czas są takie cierpiące i ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jej w żadnej innej roli, tak jak mówiłeś, gdzie ona by na przykład miała się uśmiechnąć albo, nie daj Boże, zagrać kobietę wampa. A nie macie trochę takiego wrażenia, że oni ją obsadzają w rolach, które powinny grać troszeczkę starsze aktorki? Właśnie nie wiem czemu. Ja właśnie nie jestem pewien. Ja co prawda... Teraz próbuję przemielić w głowie wszystkie role, w których jej widziałem, ją widziałem i szczerze mówiąc widziałem nawet całkiem dużo, bo widziałem ją i w Amoku, i w Powidokach, i teraz w Rojście. Ona w Belfrze jeszcze chyba grała. W Belfrze jeszcze nie widzieliśmy. W drugim sezonie grała. I umarła, ale dobra. Jezus. To był jedyny chyba pozytyw tego sezonu, ale nieważne. I tak w ogóle stwierdzam, że chyba najlepiej grała w Powidokach. Mnie denerwowała. Znaczy, Powidoki w ogóle nie były jakoś super wybitne, umówmy się. Znaczy, no, ale... To mało powiedziane akurat. Co? To akurat mało powiedziane, jeśli chodzi o Powidoki, że nie były super wybitne. No, były fatalne od pierwszej do ostatniej sceny.
No. Ja jestem delikatna w tym momencie. Ale jak tak sobie teraz myślę, to ona jest właśnie dobrze kastowana do tych ról. Bo tylko, i właśnie... tutaj gra młodą żonę, która jedyne co potrafi robić to narzekać. I w Amoku gra młodą żonę, która jedyne co potrafi robić to narzekać. I która doprowadza młodego męża do szału. W Szewskiej Furii, w Szewskiej Pasji. Nie rzeczy, wiem co grała w tym, nie wiem co czy grała... Czy możemy już skończyć mówić o Sofii Wychodzie? Możemy w sumie. Długo nie rozmawiamy, a ona jest pewnie bardzo ważnym elementem tego słabego serialu, więc może zostawmy ją po prostu. I przejdźmy do jakichś pozytywnych elementów. No nie wiem, jeżeli jakieś są. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że tak, to co mówiliście na temat tego, w jaki sposób jest nakręcony serial, no to w ogóle nie dziwne, bo w sumie reżyser i scenarzysta Hollowback to jest też operator głównie, więc oko do operatorki to człowiek ma i klimatycznie rzeczywiście potrafił to nakręcić. Co prawda według mnie trochę za bardzo to przypominało na przykład Czerwonego Pająka albo Jestem Mordercą, to są też takie filmy dziejące się w tych czasach i też filmy, które korzystają jakby z... tworzą klimat tamtych czasów w podobny sposób i to trochę było takie powtarzalne w tych pierwszych odcinkach Roysta. Plus też klimat tworzą kryminalny, bo to też są dwa kryminały opowiadające właściwie de facto podobną tę samą historię. No, ale chyba po tym, co mówicie, to nie jestem zachęcony, żeby oglądać dalej. To znaczy ja miałam problem duży z tym, że pierwsze 4 odcinki plus prolog podobały mi się niesamowicie i po prostu zachęcałam wszystkich do tego, żeby zaczęli to oglądać, srututu, bo fajny serial, mamy w końcu dobry serial. No i jakby potem nadszedł ten moment, w którym przyszło mi obejrzeć finał. Nieopatrznie zobaczyłam jedną opinię negatywną, nieopatrznie zobaczyłam kolejnych 6 opinii negatywnych. A potem zobaczyłam całe wiadro opinii negatywnych i zaczęłam się zastanawiać, czy ja by na pewno chcę oglądać ten finał. Tak. To... No, najlepszy sposób obejrzenia tego serialu to obejrzeć 4 odcinki i napisać fanfic jako 5. To jest jakiś plan. Bo naprawdę, ja ci nawet w tym momencie jestem w stanie bardzo chętnie polecić ten serial, tylko z tym asteriskiem, że nie oglądaj 5. No, nie kończ go. Dopisz sobie finał sam. Jestem w 100% przekonana o tym, że wymyśliłbyś zakończenie 1000 razy lepsze niż zrobili to twórcy. Okej, dobrze, przyjmuję. Nie wiem, czy przyjmę wyzwanie, bo po prostu nie będę miał pewnie czasu, ale no, może znajdę jakieś tam ten. To jest chyba 50-minutowe odcinki, więc. Tak. Więc te 3 godziny może kiedyś znajdę. Teraz tak, czy my już zostawiamy Roysta w spokoju i czy możemy. Czy ktoś jeszcze chce na coś ponarzekać? Tak. Znaczy, może jedną rzecz, bo tam jest ciekawy wątek związany z przeszłością. I. On fajne tło tworzy, ale jest zupełnie niewykorzystany na samym końcu. To znaczy, jakby jest niepotrzebny. Jest wyjaśniony, ale nijak się nie wiąże z całą intrygą. Tak, sprzedawanie serialu pod tytułem Sprawa wiąże się z przeszłością to jest zmyła. Tak. No, mówiąc w skrócie, tak jak ty tylko mogłeś zaobserwować ten las i to, że coś tam się w nim niby zdarzyło, nie? No zdarzyło się, owszem. No nie, no tak, ale to Maciek tylko tyle mógł wnioskować po tym pierwszym odcinku i prologu, nie? Mm-hmm. No to w ostatnim odcinku masz nagle taką wciśniętą na chama linijkę i to jeszcze tak strasznie kiepsko zagraną, bo nawet Seweryn tego nie dał rady uciągnąć, ale... I wiesz, oni tam tłumaczą, że tam się straszna zbrodnia wydarzyła i tak dalej. I to jest wszystko tak totalnie wciśnięte tam na siłę. To jest wątek, który powinien rozpocząć drugi sezon, który po prostu skupiałby się na tej tam, na tym sekrecie. Dla mnie to jest w ogóle też fascynujące, że mają fantastyczny potencjał na to, żeby zrobić z tego lasu jakiś fajny motyw. Żeby to wykorzystać. Moim zdaniem już nie mają, bo już go zawalili, bo już tak, ten wątek... Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, oglądając ten serial, ja sobie po cichu gdzieś tak mówię, aha, dobra, zostawiają las będzie w drugim sezonie, ale będzie zajebiście. Mm-hmm. No nie. I jeszcze spokojnie mogli to poprowadzić w ten sposób, że... Ale zabrakło im 2 odcinków. Znaczy, nie, w sensie mogli to spokojnie poprowadzić tak, że teraz ogrodnik tam trafił na to drzewo i zaczął się interesować tą historią i w drugim sezonie by próbował rozwiązać ten sekret tego lasu, szczególnie zakładając, że postać Seweryna by na przykład już wyjechała i on sam musiałby rozwiązać tą sprawę. To byłby świetny pomysł na drugi sezon.
Czyli rozumiem, że sekret lasu nie jest w żaden sposób metafizyczny ani nic, tylko to nie jest taki straightforward. Aha, bo ja z kolei miałem też takie chęci, marzenie, że może ten serial w pewnym momencie się przerodził w jakąś formę polską miasteczka Twin Peaks, ale no... Ale dokładnie to samo mieliśmy w trakcie tego piątego odcinka, który już był zły wtedy, nie? Ale zaczęliśmy to oglądać i tak... Był taki moment, kiedy tam jedna z postaci była tak totalnie spanikowana i zaczęła mieć trochę przywidzenia, zaczęła się unosić łuna nad torfowiskiem w lesie i tak dalej. No tam w ogóle cudawianki takie metafizyczne, właśnie fajne, creepy rzeczy się działy. I też przez cały ten sezon ten serial próbuje ci tak bardzo subtelnie powiedzieć, że o nie... Las jest przeklęty. Tak, ci ludzie są nieszczęśliwi, bo ten las i coś tam. I ja się zacząłem w pewnym momencie zastanawiać, czy ten serial nie... tak na krypto nie prowadzi do PRL-owskiego uniwersum z zombiakami czy czegoś podobnego. Ja bym szanowała. Ale nie, niestety nie. Ja tak sobie myślę, że ten wątek działa właściwie tylko na jednym poziomie. Że on jest taką ciekawą paralelą, bo on się wiąże też z przeszłością postaci granej przez Seweryna. I to też była taka historia, którą gdzieś tam ktoś chciał zatuszować. I to działa jako fajna właśnie paralela do tego wątku ogrodnika, w którym on też prowadzi swoje śledztwo, które wszyscy chcą zatuszować i tak dalej, i tak dalej. No to chyba mamy klucz do tego serialu, ale to nie wyszło. Nie wyszło ale kompletnie. To nie zostało rozegrane właśnie tak, żeby to było gdzieś tam lepiej wybrzmiało, moim zdaniem. Dobrze, przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. Tak, myślę, że skończyliśmy tym samym Roysta. Tak, ale no może drugi sezon będzie lepszy. No. Dajmy szansę. Plakaty fajne wysłali. A właśnie, bo dostaliśmy paczkę z tak, tymi plakatami. To najlepsze, co się temu serialowi zdarzyło, to plakaty. Są bardzo ładne. Showmax umie w marketing po prostu. Tak. Dobrze, to teraz przechodzimy do znacznie przyjemniejszego tekstu kultury, tak to nazwijmy. Dogman. Film, który mnie zniszczył. Dosłownie. I tu się, Maciek, zamieniamy rolami, bo wyście widzieli ten film, a ja póki co się pożegnałem z moją kartą Unlimited, więc nic póki co nie widziałem. To okay. Cześć. To cześć i co wie. Znaczy, Maciek, ty widziałeś Dogmana kiedy? W sensie jak dawno? Ja widziałem Dogmana 4 dni temu. No to tak jak ja, mniej więcej. Ja chyba tydzień albo 2 tygodnie temu na przedpremierowym jakimś pokazie. Ja go widziałam o zaraz jak wszedł. Kiedy ja byłam? W piątek? Możliwe. No w piątek albo nie w czwartek. Nie wpadł mi niestety takie... na Nowych Horyzontach i musiałem go obejrzeć po festiwalu. On jest doskonały. On jest znaczy, bardzo dobra. Słaby. Okej, okay, będziemy się kłócić. Super. Fantastycznie, na to liczyłam. Przechodzimy do tego momentu, w którym będziemy się z tobą kłócić. Tak, bo Krzyśkowi też się podobał. Znaczy, to jest taki film, na który przyszedłem i mówię, no dobra, coś tam się dzieje. W połowie ten film mnie zaczął miażdżyć. Później nadeszła końcówka i jeszcze mnie wbił mocniej w ziemię. Znaczy, ja właśnie miałam takie, o no dobra, no jakieś tam małe miasteczko. No, okej, okay, dobra, już wszystko wiem, jest społeczność, on jest lubiany, ten główny bohater, ten Marcello jest lubiany. Okej, okay, dobra, mam obraz społeczności, co dalej? I potem przychodzi połowa filmu i ja mam takie, aha! Dla mnie to było coś ciekawego pod tym względem, że po pierwsze tą postać tego Marcello grał chyba w ogóle koleś złapany z jakiejś łapanki ulicznej, tak? To nie jest no, aktor. No, jest to Natoszczyk, tak. No, także świetnie to w ogóle jeżeli on nie jest zawodowym aktorem, to on zagrał to rewelacyjnie. Moim zdaniem po prostu w punkt oddał tę postać. Biła z niego taka bardzo autentyczność. Taki był poczciwy, no. Tak, okej, okay, tak. W tej kwestii się nie pokłócimy, bo ja się zgadzam, że rola jest wybitna i wspaniale zagrana rzeczywiście, a właściwie nie wiem, czy on zagrana, jest taki właśnie, czy po prostu nie... Że w niego się wierzy. Nie, po prostu człowiek nie jest... Taki właśnie, jakim był bohater, ten aktor, który zresztą przecież za swoją rolę dostał nagrodę w Cannes, więc absolutnie zasłużoną, bo rola jest fantastyczna, natomiast wszystko, co wokół tej roli jest i sam bohater był dla mnie tak nieprawdopodobnie irytujący, tak absolutnie nieakceptowalna była jego ta dupowatość i ciamajdowatość, i jego taki konformizm do entej potęgi, że już w pewnym momencie, jak jeszcze na początku to było w jakiś sposób urocze i ciekawe, to potem stało się już strasznie męczące i wkurzające.
Znaczy tak, bo rzeczywiście to mogło być irytujące, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, ten napad i to wszystko, co potem się stało. Ja nie wierzyłam własnym oczom, że on postąpił w taki, a nie inny sposób. Absolutnie to do mnie nie docierało, bo to już był dla mnie przejaw skrajnej głupoty. Natomiast jestem w stanie zrozumieć tego człowieka w jakimś tam stopniu. No i ta cała wendeta, którą on potem przeprowadza, to wszystko, co się w nim kumuluje, to jak pokazuje tą złość, która w nim przez chyba lata się zbierała, dla mnie to jest niesamowite studium natury ludzkiej i tego, co człowiek potrafi zrobić, albo raczej co z człowiekiem jest w stanie zrobić chęć zemsty. Znaczy ja mam wrażenie, że to nie jest film, którego bohatera mamy polubić. To nie jest tego rodzaju film. To nie jest film, w którym mamy jakiegoś tam głównego bohatera i mamy się z nim utożsamić. Tylko to jest taki film, który spogląda z boku na pewnego człowieka, który właśnie jest tym takim czamajdą, konformistą i tak dalej, wykorzystywany przez innych. I w nim się zbiera złość. Taka też frustracja. Frustracja. Troszeczkę może jest przekonany o tym, że działa dla dobra innych, ale tak naprawdę działa dla siebie z chęci zemsty, odzyskania może godności. Bo to już tak nawet nie rozbija się o tą kasę, o którą tam chodzi. Tak. To już w którymś momencie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby on miał święty spokój. Dokładnie tak. Znaczy, no bo to trzeba opowiedzieć, nie? Że no tak, właśnie, zagalopowaliśmy się. Główny bohater jest w tym miasteczku psim fryzjerem, który jest w jakiś sposób cały czas nagabywany i straszony i męczony przez takiego miejscowego tutaj recydywistę, który się nazywa bandytę w sumie. Simone, tak? Czy Simone? Tak, on Simone się nazywał, tak. I on jest po prostu zupełnie bezkarny, bo wszyscy się go boją i nikt nie chce zareagować, a ten nasz główny Marcello to najmniej jest zainteresowany reakcją, bo w jego głowie i w jakiś sposób, nie wiem, wydaje mu się przynajmniej przez jakiś czas, że oni chyba są jakimiś kolegami. No ale w pewnym momencie miarka się przebrała, no i Marcello nadstawił karku za mocno. Zdecydowanie za Simone, a Simone mu się nie odwdzięczył w żaden sposób, tylko jeszcze bardziej chciał go tutaj zniszczyć po jego powrocie. I dlatego dla mnie, znaczy według mnie, nie ma dla mnie dynamiki między tymi bohaterami, bo jeden bohater jest wkurzający, a drugi bohater jest totalnie niewiarygodny i jak ja bym był na miejscu tego Marcello, to bym pewnie już dawno wyjechał z miasta o tym... Że on chce pozostać w tym miejscu, jest cały ten film i można było go opowiedzieć równie dobrze w 15 minut. I to jest też dla mnie duży problem, bo ten film po prostu jest męczący. Męczący w powtarzalności tej każda ta sytuacja się powtarza po raz setny, milionowy i ten Marcello w ogóle nie wyciąga żadnych wniosków, aż do momentu tego finału, który rzeczywiście jest w jakiś sposób wprowadza jakiś katarzis, ale dla mnie to ten film zdążył mnie już tak na tyle wymęczyć do czasu tego finału, że ja nawet tego katarzis nie poczułem. Właśnie u mnie było odwrotnie, bo ja cały czas patrzyłam na to tak, jak Krzysiek trochę mówił, że tak trochę z boku. Ja nie próbowałam w żaden sposób utożsamiać się z tym bohaterem. Czułam się trochę tak, jakbym oglądała jakąś historię gdzieś w jakimś miasteczku na zasadzie, chodź, coś ci pokażę, patrz. A to pozwolicie, że ja się trochę wypowiem, bo jest... Nie wiem, ale się wypowiem. Nie. Nie znam się, ale bo się jest wypowiem. Jest jedna rzecz, którą o tym filmie wiem. Otóż obejrzałem recenzję filmowanych tego filmu. Wow. Gdzieś tam mi się tłuka po prostu w tle. I mam akurat odpowiedź na to, co Maciek mówi, że mu się nie podobało w tym głównym bohaterze, że on się zachowuje kompletnie nielogicznie. Ten bohater zachowuje się trochę jak pies, którego właściciel cały czas bije. Pies teoretycznie też miałby uciekać, ale nie ucieka, bo jest psem. To jest okay. Ciekawe spostrzeżenie, to zwłaszcza jest biorąc ciekawe. Pod uwagę tytuł filmu, prawda? No właśnie, ja myślę, że w ogóle tam... Dobra, zostawmy na razie ten trop, bo on jest fajny. Dziękujemy za ten wniosek sfilmowany. Tak. Pozdrawiamy. Propsy. Tak, w każdym razie, właśnie wracając, ja miałam wrażenie, że ja oglądam trochę jakąś taką historię, troszkę nieprawdopodobną, ale z drugiej strony... miałam poczucie, że o kurczę, to jest natura ludzka, tak to działa.
co ja bym zrobiła w takiej sytuacji. Nie na zasadzie takiej, że o Boże, jak mi szkoda tego bohatera, czy cokolwiek. No nie, no tylko zaczęłam zasady, no sobie nie, to... Nie każdy człowiek jest cierpi na syndrom sztokholmski. No, nie, okej, ale wiesz, jakby złe rzeczy to nie musi być tylko, wiesz, kwestia wrobienia się w jakieś tam porachunki, nie wiem, policyjne, nie wiem, nikt nie każe ci nadstawiać karku, tak? Złe rzeczy to są też na przykład, nie wiem, hejt w internecie czy cokolwiek innego, to też może złamać człowieka. Ja patrzyłam na to jakby pod szerszym kątem. Co ja bym zrobiła, gdyby coś takiego stało się w mojej społeczności, gdybym ja została oblana takim wiadrem gówna, jakim został oblany po tym, co się stało Marcello? Jak ja bym się czuła i czy ja bym dalej chciała pozostać w tej społeczności, bo pewnie bym chciała. To jest nielogiczne, ale... Ja właśnie bym nie chciał i dlatego tym bardziej ten finał jest dla mnie narzucony, bo tego Marcello w normalnym świecie po prostu nie powinno tam być już dla mnie. To znaczy, no? Ja jeszcze powiem, nawiązując do tego, co mówił Maciek o tych takiej powtarzalności tych sytuacji różnych i tak dalej, to moim zdaniem troszeczkę też miało podkreślić pewne uwikłanie bohatera właśnie w tą społeczność i w to, że on tak naprawdę może gdzieś tam chce się z niej wydostać, ale siedzi tak głęboko, że nie jest w stanie. No to jest tak jak chyba, myślę, że to jest dobre nawiązanie do tego tropu z tym psem, że w momencie, kiedy ktoś bierze psa i się nad nim znęca, to ten pies nie ma odwagi wyjść, uciec. On zostanie, bo dostaje jeść, bo dostaje tam jakieś, powiedzmy, ma dach nad głową, tak, nie musi się błąkać po ulicy. Co z tego, że jego właściciel jest katem? Co z tego, że jest mu niedobrze? Co z tego, że on się boi? Ma jeść i ma jedzenie, ma dach nad głową i zostaje. W żaden sposób nie jest w stanie się wyrwać. I to jest absolutnie w punkt to, co ty powiedziałeś. Że ta społeczność daje Marcello poczucie bezpieczeństwa jakieś tam. Tak. Więc on się czuje tam akceptowany, czuje się tam, tam pada nawet, wszyscy cię tu lubią, dlaczego to zrobiłeś? I wiesz, i dla mnie to jest takie właśnie przywiązanie trochę toksyczne do tej społeczności. Z jednej strony zgodzę się z Maćkiem, że tak, to jest kwestia pod tytułem uciekaj, a z drugiej strony rozumiem Marcello, bo on w tej społeczności był przez lata, on tam ma żonę, córkę, swoją pracę, swojego przyjaciela, który ma zakład, miał zakład tuż obok niego, zna wszystkich, wszyscy go znają, oni się spotykają, więc jakby ma swoje rytuały, swoją codzienność i on nie chce z tej społeczności uciekać, dlatego że to jest coś, co on zna, on nie zna niczego innego. Tak, to jest jego dom. Tak, to jest jego dom, to jest jego strefa komfortu, on nie chce tej strefy komfortu w żaden sposób opuszczać. Myślę... A jednocześnie przez to zaczyna dziczeć. Tak, i tak, tego wyraz daje pod sam koniec filmu. Dla mnie też niesamowitą sceną było to, jak on wrócił z tego więzienia i zastał nic. Tak. Tak, i zastał odrzucenie nic. Tak, i w ogóle nikt się nie przejął tym, że on wraca. Wszyscy mieli to totalnie w dupie. Więc jakby no, to nie, jest no, bardzo nawet dobry... Nawet przeciwnie, oni... Nie byli oni byli wkurzeni z tego, o to, że on wraca. No to akurat jest naturalne działanie. Jeżeli, tak. Jeżeli on de facto się przyznał do popełnienia przestępstwa przeciwko nim, więc oni nie chcieli go już tam z powrotem. Więc tym to bardziej znaczy, nie powinien wracać. Znaczy, nie powinien. Ale wrócił jak pies z podkulonym ogonem. No, dokładnie. No ale, bo czekajcie, bo wy tak o tym rozmawiacie i ja jestem coraz bardziej skonfundowany. Bo z recenzji sfilmowanych pamiętam też, że ten koleś, przynajmniej tak zrozumiałem, nie oglądałem bardzo dokładnie, ale że ten koleś miał być też jednocześnie, poza tym, że jest groomerem, jest też handlarzem narkotyków. Tak. Jest drobnym handlarzem narkotyków. Znaczy on nie robi tam jakichś wielkich machlojek, umówmy się. On właśnie z tym Simonem ma jakiś taki deal niepisany. On zna dostawców. Tak. On ma swoje konszlachty w jakimś takim mrocznym światku. I chyba też właśnie te narkotyki trochę z tym Simone go łączą, bo on jakby nie chce się przyznać do tego na przykład przed swoją córką, jego żona o tym nie wie, obstawiam, że jego kumple z tej społeczności także o tym nie wiedzą, więc jakby tutaj to jest taka jego mroczna strefa i on jakby nie chce się do tego przyznać i to też jest coś, co skłania go do powrotu. Tak. I to też jest pewna rzecz, w którą on się tak naprawdę uwikłał. Ale on nie zrobił tego, bo ktoś mu kazał. Znaczy trochę tak, trochę nie. No trochę chyba tak jednak, bo wydaje mi się, że ten drugi element jego osobowości, czyli ta druga jego historia związana z narkotykami, to jest w całości wynikiem tej relacji z tym Simone. I gdyby... Znaczy on się go bał. To jest też może być pewien sposób na zarobienie większej ilości pieniędzy, żeby później tam jeździć na wakacje z córką. To też był taki wątek właśnie. No tak. Znaczy właśnie strasznie mi się podobało to, że on to wszystko teoretycznie robił dla córki. Mhm.
Bo jego życie było takie skromniutkie, tam to mieszkanko... No on też był takim niewyedukowanym raczej człowiekiem, więc z drugiej strony ciężko było o to, żeby on miał jakieś większe potrzeby w tym momencie. Mhm. I pewnie dlatego to jest w taki sposób limitował sobie te potrzeby, bo dla niego najważniejsza była tylko córka i te psy w sumie, którymi się zajmował cały czas, bo to jest jedna z tych scen, która mi się na przykład bardzo podobała w tym filmie. Jest tam scena jedna z początku filmu, kiedy trójka bohaterów jedzie zrabować jakiś wielki dom. On tam czeka, oni go informują o tym, że wsadzili chihuahua do zamrażarki i on wraca, narażając się też na tak naprawdę dekonspirację i odkrycie przez tych ludzi, których już okradli, i ratuje tego psa. No to jest na przykład bardzo ładna, ciepła scena, która jest dodatkowym być może problemem tego filmu, bo ona de facto łamie klimat tego filmu, który jest taki mroczny, ciężki, nieprzyjemny, a tutaj mamy wyrzuconą taką, i to nie jest jedna taka scena, bo te wszystkie sceny ze córką, te wszystkie sceny podwodne są właśnie takie sugerujące taką bajkowość, baśniowość, ciepło historii, której de facto nie dostajemy, bo dostajemy strasznie mroczną i strasznie taką męczącą, uderzającą rzeczywiście w człowieka opowieść, która mnie po prostu emocjonalnie nie przekonała i pewnie dlatego ja tego filmu do końca nie lubię. Nie lubię go też dlatego, że jakby znam filmografię tego Matteo Garrone i on po prostu robił takie rzeczy dobre kiedyś. I to całkiem niedawno, bo film sprzed 3 lat, Pentameron, to jest mój ulubiony film 2015 roku. Naprawdę, ze wszystkich filmów, które pojawiły się wtedy w polskich kinach, to był mój ulubiony film top 1. I dlatego tym bardziej ten Dogman, na którego czekałem 3 lata i jakby czekałem na kolejne dzieło tego reżysera, okazał się takim dużym dla mnie rozczarowaniem. Znaczy, no dobra, ja nie znam filmografii reżysera, przyznaję się bez bicia. Kino włoskie bliskie mi nie jest za bardzo. Natomiast... Ty mówisz, że ty miałeś takie przełamanie, że ci nie pasowały te bajkowe elementy do tego ciężkiego klimatu i że miałeś tak jakby dysonans, tak? Dobrze zrozumiałam? No tak, to jest dla mnie łamanie klimatu, na które ten film w żaden sposób nie przygotowuje. Wręcz przeciwnie, cały czas tworzy klimat mroczny, ciężki, smutny, taki estetyczny i nagle wprowadza takie sceny. Znaczy dla mnie to jest trochę takie odniesienie do, może zabrzmi to źle, do realnego życia, że z jednej strony pragniemy potrzeby takiej bajkowości, a rzeczywistość czasami nas tak potrafi przytłoczyć, że to jest po prostu jakaś masakra. I myślę sobie, że przez to, że jakby chyba taki cel był, tak? Żeby pokazać, że to, co jest ładne, piękne, bajkowe, ciepłe, puchate, nie zawsze ma przełożenie w naszym życiu. Nie zawsze jesteśmy w stanie to osiągnąć i w sumie to... Zwłaszcza, że to zostało włożone w taki kontekst mroczny. Tak. A też chciałem to powiedzieć, tylko się nie znam. Znasz się. I to też pokazuje pewną złożoność osobowości głównego bohatera, który z jednej strony właśnie jest tam uwikłany, konformistyczny i tak dalej, ale z drugiej przejawia gdzieś tam jeszcze jakieś elementy ludzkości. Nie jest... zprzony, że tak powiem. Znaczy, dla mnie ten główny bohater to jest taki właściwie, myślę, że takie emocje i taką czarę goryczy mogłoby się, taka czara goryczy mogłaby się przejać w każdym, niezależnie od tego, co by się tam stało. Bo to tak jak mówię, to wystarczy czasami spojrzeć na to, co się dzieje w internecie, w mediach i w ogóle nawet na ulicy, czy gdziekolwiek. I myślę sobie, że tak, takich osób jest bardzo dużo. W sensie, że taką reakcję, jaką zaprezentował główny bohater na końcu? Nie, chodzi mi o to, że takich gnębionych osób, wiesz, aha, o co mi chodzi, że, bo ja bym że powiedział, takich, które są... Ja bym powiedział, że właśnie najbardziej naturalna i najbardziej ludzka to była ta reakcja na końcu. Tylko, że... No tak! Tylko, że z drugiej strony z punktu widzenia tej opowieści z mojego punktu widzenia nie powinno być tego finału, no bo bohatera już powinno tam nie być, nie? To jest jakby znaczy, no tak, taka jest moja wizja tej historii, która się nie ziściła na ekranie niestety. Znaczy dla mnie bardzo wymowne było to, co on zrobił, to katarzis tak naprawdę nikogo. Mhm.
To było przerażające dla mnie, że on tak się postarał, znaczy postarał w cudzysłowie, on włożył taki wysiłek w to, co zrobił, tak bardzo chciał się z tego wszystkiego wyrwać, a finalnie to, no, w sumie nikogo, po tak? co? I to właśnie też pokazuje to, o czym mówiłem chyba na samym początku, że on był przekonany troszeczkę, że działa dla dobra innych, uwolnia was od tego złego, ale tak naprawdę... Tak. Robił to troszeczkę z poczucia zemsty, troszeczkę może też dla odzyskania szacunku, znalezienia dla samego siebie miejsca chyba, w tej społeczności. Tak, dla samego tak, siebie. Bo tak, bo on już w którymś momencie tam nawet było, że on już miał dosyć. On już bardzo wyraźnie, nawet wtedy jak szedł do tego, jak szedł nadstawiać karku do tego więzienia, to już wtedy było widać, że coś w nim pęka. Coś jest nie tak. I jakby mam wrażenie, że po prostu to była postać, która została absolutnie złamana przez swoje życiowe wybory, umówmy się, na własne życzenie, ale też taka, która próbowała się z tego w jakiś sposób wykaraskać. W sensie zmienić swoje życie może w taki czy inny sposób. Ja myślę sobie, że też jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą ten film porusza. Właśnie mi to wpadło do głowy, jak tego teraz nie powiem, to za chwilę zapomnę. Chodzi mi o pytanie o to, co jest moralne, a co nie. Bo ten film bardzo mocno zadaje to pytanie, gdzie jest to, co wypada zrobić, to, co możesz zrobić, to, co jest jeszcze w granicach jakby zdrowego rozsądku, Krzysiek? Może? Zdrowego rozsądku, ale też takiej wewnętrznej może moralności. Tak, bo właśnie sprawiedliwości, właśnie też kwestia samosądu, czy wydawania własnych ocen na własne jakby, na własnych warunkach, a nie zwracanie się do instytucji, które... Ten sąd powinny wydać, to jest też moim zdaniem bardzo ważna kwestia, która zostaje tutaj poruszona. No tak, tylko że ona jest wrzucona jakby w opowieść, która nie pozwala do końca na jednoznaczną odpowiedź, dlatego że tutaj mamy do czynienia z tak przegiętą do granic już możliwości ludzkich sytuacją, że nawet osoby takie jak ja, które uważają, że samosąd to jest prawdopodobnie najgorsza rzecz na świecie, w sensie w temacie rozwiązywania konfliktów, przyklasnęły głównemu bohaterowi za to, co zrobił. Okej, mam mindfuck. Ja myślę, że tak. Nie, no, chodzi o to, że jeżeli generalnie samosąd jako taki, wyabstrahowany od sytuacji, od konkretnej sytuacji, już nie mówię o tym, że z mojego punktu widzenia jako prawnika jest nielegalny, to jeszcze w dodatku jest moralnie bardzo wątpliwy, bo doprowadza, bo doprowadza się do sytuacji, w której prawo obowiązujące na danej przestrzeni przestaje obowiązywać, a jeżeli dochodzi do czegoś takiego, no to nie mamy już do czynienia z żadną sytuacją moralności, prawa i czegoś takiego, tylko mamy do czynienia z chaosem. To jest prosty krok do anarchii, nie? Natomiast tutaj to taka reakcja głównego bohatera, jaka zaistniała, to jest super moralna. I to jest właśnie też problem tego filmu, że on jest doprowadzony do takiej skrajności, która jest trochę mało realistyczna też. I być może dlatego, bo ten jego przeciwnik jest postacią no już szaleńczo przegiętą i nie ma, w moim świecie nie ma możliwości, żeby taki bohater w ogóle chodził po ulicy, bo takich ludzi się po prostu albo odstrzeliwuje wcześniej, albo się ściąga ich do więzienia i zamyka na długie lata. A tutaj on idzie do więzienia, wraca po 2 tygodniach, wszyscy są zadowoleni, bo znaczy nikt nie jest zadowolony, ale nikt nie będzie też reagował, bo wszyscy się go boją, bo on znowu wróci za 2 tygodnie. Jakim cudem może taki człowiek wrócić za 2 tygodnie z więzienia? Dobra, Maciek, znaczy no. Szybka odpowiedź brzmi, nikt nie mówi, bo się go boją, ale, bo Krzysiek strasznie chciał odpowiedzieć, a w dodatku kończy nam się trochę czas. Mamy już 52 minuty na liczniku, więc po prostu tak, potraktujcie to jako ostatni wniosek. Ja tylko krótko. Ja być może też bym przyklasnął głównemu bohaterowi, gdyby nie ta ostatnia scena reakcji, a właściwie jej braku. Że jednak to, co on zrobił, nie spotkało się z żadnym odzewem. I to właśnie było dla mnie chyba najmocniejszą puentą tego filmu, że tak naprawdę on tam niby zrobił coś, jakbyśmy spojrzeli z pewnego punktu widzenia dobrego, no bo pozbawił tej społeczności tego głównego złola, tak? Ale jednak to nie było coś dobrego
bo to był samosąd. Tak. Znaczy ja właśnie jak was słucham, to mam takie wrażenie, że Maciek, tobie się właśnie nie podoba strasznie dużo rzeczy, które ten film mówi, a z drugiej strony jak słucham Krzyśka i Janki, to ten film właśnie mówi te rzeczy po to, żeby pokazać, że one są złe i nie powinno się ich doprowadzać do rzeczywistości. W sensie, tak, on dokładnie jest trochę takim moralitetem, tak bym powiedziała, że tak jak ty mówiłeś, Maciek, nie, że to jest niedopuszczalne, żeby ktoś po 2 tygodniach wracał z więzienia i znowu siał po strach, to jest niedopuszczalne, żeby doprowadzić do sytuacji samosądu, to jest niedopuszczalne, żeby nadstawiać karku za kogoś, kto zrobił takie czy inne rzeczy. Jakby ten film jest można powiedzieć w sumie, że oboje mam, że każdy z nas ma po trosze racji. Tak, złóżmy więc to w całość. Tak. Myślę, że tak, że tym sposobem każdy z nas ma jakiś tam punkt widzenia, który jest spójny z tym filmem i który można przyjąć jakby za pewnik, bo no... Różnimy się tylko z tym, że ja go w ogóle nie rekomenduję do oglądania, a wy go rekomendujecie i szacunek tak, dla was. Tak, ale to jakby kwestia tego, jakie... Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że kto jakie filmy lubi. To też jest jakby zupełnie inna rzecz. Ale no fajnie, że się nie zgadzamy, bo... No, to jest super. To są zawsze najlepsze dyskusje. Mogliśmy podyskutować. Tak, właśnie ta dyskusja była super. Bardzo mi się podobało. Już nas gonią, że kończymy. No bo kończymy. Kończymy. Dzięki wam wielkie za przesłuchanie 10. jubileuszowego odcinka. Fanfary. Tak. Nie wiem, czy będziemy nagrywać co tydzień, czy co 2 tygodnie. Jeszcze musimy się nad tym zastanowić. Ale bardzo mi się podoba ten skład i ja zostaję. Ja też. Ja też. Zostajesz? Ja też. Yeah! Super! Dobra, zacznijmy może od Maćka. Maciek, weź się zareklamuj. Maciek Stasierski, blog Watching Closely. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super. Krzysiek? Krzysiek Bożejewicz, blog Przemyślenia Maniaka, głównie social media na razie, bo troszeczkę stoi, ale zaglądajcie. Piekielna strona popkultury, generalnie blog, ale ostatnio raczkuję na YouTubie i tam się trochę dzieje, więc będzie mi super miło, jak wejdziecie też na YouTuba mojego, bo ja go mam, tylko tak trochę go kitram, nie? Ale ogólnie to Piekielna strona popkultury, to tak, blog, główny kanał na razie. No. Dziękuję bardzo, super było. No, a nasze wszystkie social media, tak samo jak zresztą wszystkich naszych prowadzących, znajdziecie w opisie odcinka. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. I subskrybujcie. Subskrybujcie. Subki.